Już w pierwszej chwili chcę Wam powiedzieć o tym, że umysł nie będzie tutaj tak istotny. Więc to, co w tej chwili myślisz, to nad czym dywagujesz, spróbuj odstawić. Albo sprawić, że nie będzie dla Ciebie najważniejsze. I szukaj raczej przestrzeni pomiędzy myślami, pomiędzy zjawiskami, niż oglądania samych myśli czy zjawisk. Poczuj miejsce, z którego w tej chwili manifestuje się ta chwila. Zobacz, że jest to tu, że doświadczasz tu. Więc przez chwilę niczego nie szukaj. Nie poruszaj się żadną ze stron, ani w prawo, ani w lewo. Niczego nie poprawiaj. Niczego nie zmieniaj. Zostań tu, gdzie jesteś. Dosłownie. Żaden krok. I szukaj tych chwil zatrzymania, naturalnego zatrzymania. Rozpoznawaj te chwile spokoju od myśli, od poruszeń. I rozpoznaj ten spokój teraz. Już. Poczuj, jak Twoje ciało oddycha. Naturalnie, swobodnie, samo. I wiecie, to, co w tej chwili próbuję na co wskazywać, to można to tak traktować przy okazji, spiesząc się do następnej wskazówki, albo będąc zajętym czymś jeszcze, albo można potraktować to dosłownie i wprost. Więc raz jeszcze, dosłownie i wprost, bądź z oddechem tylko. Bądź w nim, z nim. Wdech. I wydech. Tak jakby nie istniało nic więcej. I nie czekaj na następne. Bądź w przerwach pomiędzy zjawiskami, pomiędzy słowami. Tam patrz, tam przekieruj się głównie. Niech szumem będzie wszystko inne, a istotą cisza. Skup się na istocie teraz. Na ciszy. Skupienie na ciszy
jako cisza. Więc żeby skupić się na ciszy, stajesz się ciszą. Nie ma innej możliwości. Żeby poczuć ciszę, stajesz się nią. Zrób to teraz. Do tego stopnia jesteś ciszą, że nic innego nie interesuje cię teraz. Poczuj, jak w tej intencji uspokaja się głowa, uspokaja się umysł. Poczuj, jak więcej przestrzeni robi się wokół. Więcej swobody i wolności. Więc raz jeszcze powtórzę, nie szukaj ciszy. Znajdziesz, jak przestaniesz szukać, stając się nią jednocześnie. I zobacz, że ta cisza jest żywa, oddycha, jest. Porusza się w niej wszystko. Daj jej żyć, nie napinając niczego. Daj jej nie wiedzieć, nie zamykając niczego. Daj jej być, nie nazywając niej. Nie wiedząc jej, będąc nią. A już tak jest. Ja mówię o czymś teraz, co już takim jest. I wkrótce to zobaczysz. Poczujcie przestrzeń w głowie. Poczujcie przestrzeń w klatce piersiowej. Poczujcie przestrzeń w brzuchu i w biodrach. Poczujcie przestrzeń dla dźwięków. Dla słów, dla ciała, dla myśli, dla odczuć, dla życia, dla bycia. I nie nazywajcie, nie zamykajcie teraz niczego. Zostawcie tę przestrzeń całkiem otwartą. Niczego nie wiedzącą. Niczym specjalnym nie będącą. Tak jakby stracić w tej chwili wszelkie odniesienia i strategie. Strać je teraz. I daj sobie wolne. Zrób sobie wolne od pracy na parę minut. Nic więcej.
Zwróć uwagę, czy jakaś część ciebie w tej chwili oporuje, może coś w ciele oporuje. Jeśli to rozpoznajesz, to rozluźnij się w tym. Nie tracąc obecności, przytomności. Poczuj się przestrzeń całego tego pomieszczenia. Pozwólcie sobie doświadczać szeroko. Widzieć, być szeroko, nie tylko w jednym miejscu. Nie fiksujcie się tylko na swoich cielesnych doznaniach. Jest tego więcej. Strać na chwilę zainteresowanie sobą. Poczuj dźwięk. Przestrzeń. Wyjdź z tej fiksacji umysłu i ciała. Jeśli poczułaś jakieś odprężenie w tym, to zwróć uwagę na to, czemu. Jaki zabieg w tym pomógł. Czego nie robisz na przykład. Zauważ, rozpoznaj. I zwróć uwagę, że na początku, od samego początku tego spotkania, w naturalny sposób jesteś. Świadkujesz temu byciu. Odbierasz wszystko, co się dzieje. Czym jest to, co to odbiera teraz? Pójdź tam. Co to jest? Jeśli czujesz jakieś szczególne napięcie w jakimś miejscu w ciele, być może w głowie, w sercu, w klatce piersiowej, w brzuchu, to również na chwilę strać zainteresowanie tym, żeby nie było przez jakiś czas pępkiem naszego świata.
Pozostań tam, gdzie jesteś, zanim pomyślisz. Zostań u źródła. Przed tym, co pomyślisz. Pozostań w źródle. Zamiast śledzić zdarzenia, obiekty, nie wychodź. Pozostań w źródle. Nie daj się skusić niczem. Pozostań w źródle. Odpocznij. Pozostań tam, gdzie już jesteś. Nie wychodź. Nie słuchaj wychodzenia. Nie słuchaj tłumaczenia. Nie wychodź. Pozostań w stanie naturalnym. Tym, co mieści w sobie wszystko i jest od wszystkiego wolne. Nie wychodź.